Was. Dzisiaj jestem na takiej wyprawie. Jest dzisiaj 13 luty. Jestem w lesie nieopodal mojego domu, około 2-3 km. Na dzisiejszej wyprawie chciałbym Wam właśnie pokazać, może przetestujemy kuchenkę Bodyburner. Był o niej film, jak w poprzednich odcinkach, właśnie jak zrobić tą kuchenkę. Podejdę sobie pod tak zwany łuk. No i tam właśnie takie rozbiję mini obozowisko. Przetestujemy tą kuchenkę. To ja. W lesie jest jeszcze trochę śniegu, ale jest około 5-6 stopni, więc ten śnieg powinien szybko stopnieć. Bardzo się klei. No więc pewnie niedługo stopnieje. No i gdy dojdę do wyznaczonego celu, to widzimy. Teraz tak. To jest ten mój Bodyburner, którego robiłem. Teraz ściągnę pokrywkę. Tak on w środku wygląda. Podłożę go. Zrobiłem taki prowizoryczny ruszt na kubek, aby zakładować sobie wodę. Teraz zapalę tę prowizoryczną kuchenkę. No już rozpaliłem. Teraz ogniem cała puszka tak powinna się zająć ten karton z woskiem. Teraz do kubka naleję trochę wody. Wodę przynoszę w takim składanym bidonie. Była już retencja. Zagotuję sobie trochę wody na herbatę. Stojak, ponieważ jest trochę za wysoko. No właśnie. Teraz powinno być dobre. No i postawię ten kubek. Gotować się około, nie wiem, nawet około 5 minut, ale jeszcze sprawdzimy, bo nie testowałem. Cześć! Woda gotowała się około 6-6,5 minuty. W tym kubku jest około 250 ml wody. Teraz ściągnę kubek z tego właśnie paliska. Tamten ruszt, który zrobiłem, po prostu był niedobry, był za wysoki, więc ciężko było się wodzie ugotować, więc po prostu na tej puszce położyłem dwa tak patyki i na tym położyłem kubek. O, właśnie jeden patyk się przepalił, ale to nic, zaraz ściągnę ten kubek. Woda już się gotowała, więc spokojnie. No to tyle. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i zapraszam Was na mojego fanpage'a na Facebooku. Dzięki, cześć.